Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 69. Witamy, drodzy słuchacze. W pierwszej kolejności musimy Wam bardzo serdecznie podziękować za miłe słowa, więc dostałyśmy mnóstwo gratulacji dotyczących nominacji do tej nagrody Best Stream Awards, więc bardzo dziękujemy. Ja chciałam podziękować naszemu teamowi fanek, moich koleżanek, które codziennie na naszym wspólnym czacie przychodzą mi powiadomienia, że wysyłają sobie link, żeby przypomnieć sobie wzajemnie o tym, że należy zagłosować. No właśnie, mój chłopak też mi zdradził, że codziennie głosuje z komputera z pracy, ze swojego telefonu i jeszcze z jednego komputera, także... No pięknie. Oczywiście, jeżeli jakby ktoś podejrzewał, to oczywiście głosy nie będą sfałszowane. Po prostu mamy zaplecze fanów. Dokładnie, ale także myślę, że każdy z tych podcastów na liście ma swoje zaplecze fanów, także... No, zresztą ktoś też na Instagramie dobrze podsumował ogólnie te kategorie. Uła, no, no. Tam się nie szczypało, że tak powiem, ale tak, trochę słusznie. Trochę zawrzało, a trochę słusznie. No po prostu pewna osoba wspomniała, że my jesteśmy totalnymi amatorkami w tej kwestii, a zostałyśmy jakby wrzucone do jednej grupy z mega, mega, mega profesjonalistami. Ale z drugiej strony to chyba dla nas komplement, więc nie ma co się denerwować. Nie, nie, ja się w ogóle na to nie obraziłam, tylko po prostu no taka jest prawda jakby i tyle. Nie ma tutaj co, to nie dla nas, wydaje mi się, że to jest żaden problem jakby, tylko, tylko to są trochę różne rzeczy i tyle. Ale wiadomo, że to są pierwsza edycja tego wszystkiego, więc trzeba się jakoś tego też nauczyć i no nie można od razu chyba zrobić 350 tysięcy kategorii, bo to by było trochę bez sensu, prawda? Mhm. No, ale już chyba dzisiaj nie musimy się nad tym rozwodzić, bo już ostatnio poświęciłyśmy temu dużo czasu. Tak. Ja chciałam dzisiaj zacząć dygresję od mojej bardzo smutnej historii. Oj. Wyobraź sobie, że dzisiaj z racji tego, że wyjeżdżam, to miałam mało czasu, dużo rzeczy do załatwienia, jak to bywa i niestety nie miałam za bardzo czasu zjeść obiadu dzisiaj w ciągu dnia. No a że już byłam bardzo głodna, no to między tam zajęciami, miałam 20 minut, postanowiłam podjechać do jednego z dyskontów. No Jogi znowu pije klasycznie. Ciekawa jestem, jak w naszej nowej aplikacji będzie podgłośnione picie Jogiego. Tak. To może być ciekawe doznanie słuchowe. Chyba już skończył. No i tak patrzę na te różne bułki, które tam mieli. Było mnóstwo suchych takich bułek. Mówię, a może tam zjem. Czasami w Biedronce mam taką jedną, która pewnie nie jest najzdrowsza, taka bułka, nie wiem, czy też przekąska z mozzarellą, czy cholera wie co, czasami to jadam. No i zobaczyłam coś podobnego, co się nazywało jakaś tam coś tam a la pizza, czy cholera wie co. W każdym razie to było takie prostokątne jakby ciastko nacięte i tam w środku było widać sos pomidorowy. Aha, i nic tam nie było. Znam. No nieważne, w każdym razie, no mówię, chciałam zjeść cokolwiek szybko i wyjść stamtąd. No i patrzę, biorę to, poszłam do kasy, zapłaciłam, poszłam do samochodu, podjechałam już pod te zajęcia, no i zaczynam jeść. No i tak wzięłam kęs, mówię, no spoko, ale dziwny to miało zapach. Wzięłaś z mięsem? Wydaje mi się, że tam nic o tym nie było napisane, tam było napisane jakaś tam przekąska, pizza czy coś takiego, a były, nie wiem, nawet nie chciałam tego analizować, po prostu przy drugim gryzie zobaczyłam, wiesz, miałam w buzi coś, co, nie wiem, było jakimś kawałkiem cholera wie czego, kabanosa, nawet nie wiem co to było, w każdym razie wyplułam to i wyrzuciłam to, ale się wściekłam strasznie, powiem ci szczerze, bo no, powinno być to wyraźnie zaznaczone, tak uważam. No to jest bardzo dziwne, bo ja pamiętam, że jak ja byłam weganką, to miałam straszny problem, żeby kupić jakiekolwiek bułki z jakimś nadzieniem, bo wszystkie były albo z jakimś jogurtem czy czymś, więc trafiłam tylko wtedy, pamiętam, że byłam pozytywnie zaskoczona w Tesco, bo tam przy takich bułkach gotowych, tam słodkich albo niesłodkich, masz normalnie cały skład wypisany. Tak. No i zajebiście, tak powinno być. A nie, że trzeba w każdym miejscu pytać się jak debil, przepraszam, co tam jest? No bo już nieważne, że masz swoje przekonania, tak, ale można mieć alergię na coś. Znaczy wiesz, może tam jest jakiś wiesz super fine print, to w sensie te małe literki pod spodem, ale jakby jeżeli masz pogrubione, duże litery, tam jakieś tam... No bułka z mozzarellą to jest z mozzarellą, a nie, znaczy z tak, serem. No fakt, tam nie było napisane z serem, to było coś tam pizza, no ale jeżeli widzę, że tu mam hot dog, tu mam pizza z czymś tam, a pod spodem przekąska pizza jakaś tam, bez wspomnienia o tym, że to jest w jakiś sposób z mięsem, no to uważam, że to nie jest informacja wystarczająco dokładna. No.
Także przyznam, że strasznie się wkurzyłam, żeby nie powiedzieć brzydziej. No i w końcu zjadłam jakiegoś obleśnego pączka i to był jedyny pączek, jakiego zjadłam dzisiaj i był biedny strasznie. No a ja właśnie chciałam zacząć naszą rozmowę od tego, że dzisiaj nagrywamy w tłusty czwartek, tak. I powiedzcie wszyscy, ile pączków zjedliście. To jest moje ulubione pytanie. Ja zjadłam jeden niecały. Marmolada była dobra, ale sam pączek był, no, beznadziejny. A dlaczego tak? No bo kupiłam pierwszy lepszy, wiesz, jakikolwiek, więc jakby, no nie był to zakup przemyślany. Ja zresztą też aż tak bardzo za pączkami nie przepadam. Lubię pączki, ale bardzo rzadko mam tak, że mam na nie ochotę. Ja raczej w ogóle bułek słodkich nie jadam. Ja dzisiaj mam ochotę na 10 pączków. Zjadłam tylko niestety 3. Ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ u mnie w pracy było pączków do wyboru, do koloru. We wszystkich biurach są pączki. Ale właśnie nie, bo ja... Wszyscy byli zdziwieni, bo to jest pierwszy raz, kiedy był taki poziom pączkowej jakby gry. Uh-huh. Ever. I były pączki z każdym smakiem i wiesz, jakieś takie bajeranckie. Oczywiście nie jadłam ich, bo jadłam tylko z marmeladą. Więc były takie klasyczne polskie pączki, bo najbardziej się bałam tego, że będą takie, wiesz, jak ja widzę w Żabce, w Lidlu albo w Biedronce, te pączki, które wyglądały jak nadmuchana chmura z papieru, z tym cukrem pudrem na wierzchu, to po prostu mi się niedobrze robi, bo ja nie rozumiem, jak można to nazywać pączkiem. Pewnie ja coś w tym stylu jadłam. No, a jak ja widzę, to po prostu aż czuję ten papier w buzi. No, wiem, o co ci chodzi. To tak jak jest czasami taki sztuczny chleb, co smakuje jak tektura. No. To jest to samo uczucie. Także tylko prawdziwe pączki, moi drodzy. Ja takich zjadłam 3. Miałam jeszcze wielki plan, żeby pójść do takiego wrocławskiego sklepu Urban Vegan, bo tam od kilku lat kupowałam wegańskie pączki, które są jedynymi wegańskimi pączkami, które są dobre i podobne do prawdziwych, bo też są takie tłuste i takie, wiesz. Ale nie było mi dane tam dzisiaj wstąpić. I jest mi bardzo przykro, bo w końcu miałam zjeść więcej, ja zjadłam tylko 3. No ale może i lepiej dla mnie, bo i tak mnie strasznie brzuch bolał. No i ja troszeczkę żałuję, aczkolwiek, no... Wiesz, jakie były kiedyś moje ulubione pączki? Pewnie się oburzysz, ale ja jako dziecko najbardziej kochałam pączki hiszpańskie. Nie było nic lepszego dla mnie. Powiesz. O Jezus, nie, przepraszam, jeżeli obrażam kogoś, kto lubi pączki z budyniem, ale wszelakie bułki z budyniem i pączki z budyniem to jest dla mnie najgorsze, co może być. Jedyne pączki takie nieklasyczne, które lubię, to mój chłopak jakiś czas temu mi kupił, bo tak jak mówię, ja nie jestem jakaś taka specjalnie pączkowa. No ale jakiś czas temu chłopak mi kupił pączka z słonym karmelem i to było takie, wiesz, odstępstwo od takiej klasyki pączkowej, to było dobre, muszę powiedzieć. Było bardzo smaczne. Nie, no ja szczerze powiedziawszy, to bardzo często takie rzeczy jadam i jestem wielką fanką tych, pewnie w większości dużych miast są takie nowoczesne... Jak to się nazywa? Cukiernie? Nowoczesne kawiarnie, co sprzedają te takie amerykańskie pączki. A, donaty, no. No, o, donaty. No to, no to my niestety bardzo często sobie kupujemy tak w ramach nagrody takiego jakiegoś wyjebanego pączka, nie wiem, ze Snickersem albo Oreo, no, no, albo no. Czymś tam, wiesz, że jest jeszcze podzielony na pół i te batony są tam na wierzchu i wszystko takie oblane czekoladą. Mam nadzieję, że wszystkim Wam teraz ślinka cieknie. No jakbyście się nie zorientowali, to z naszej dwójki Karolina zdecydowanie bardziej woli słodycze. Ja nigdy nie odmówię chipsów, także... Ja mogę odmówić chips spokojnie. Nie, nie, jak mam do wyboru czekolady albo lejsy solone, to zawsze wybiorę lejsy, także... No lejsy solone nie. Nie wiem, czy dlatego, że mi się tak dobrze kojarzą z dzieciństwem, czy o co chodzi, ale bardzo je lubię. Z dzieciństwem to się kojarzą lejsy? No, tak, bo pamiętam, że moja mama też je lubiła. Więc czasami jak już tam bo oczywiście u mnie w domu raczej się tak często nie kupowało takiego syfu, bo gdzie to takie, wiesz, gdzie to takie rzeczy niedobre, obiad zje, ziemniaczki, a nie tam mięsko, a nie chipsy. Ale tak, to właśnie był ten. A potem pamiętam, że z koleżankami moimi bardzo lubiłyśmy, jak już byłam starsza, lejsy zielona cebulka, które tak śmierdzą. Nienawidzę. No. Ale no, ja kiedyś lubiłam, dalej zjem. Myślę, że to by było na tyle już z naszych jedzeniowych opowiastek. No tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że zawsze mogę odmówić chipsów. Jak mi ktoś da pączka, to nigdy nie odmówię. Choćbym miała się pożygać, to zjem. Także na tym możemy zakończyć. Tak. Ja chyba z niedosytu jeszcze jutro sobie pączki zjem.
A co? No ja sobie jutro nie zjem pączka, niestety. Bo Karolina wjeżdża za granicę, gdzie nie wiedzą, co to pączek. Znaczy, może wiedzą, co to pączek, ale z tego, co zauważyłam, to oni dziwne rzeczy lubią, więc nie wiem, czy mają takie normalne pączki. Znaczy, na pewno jest jakiś polski sklep. No, jasne, ale wiesz, no nie jadę tam po to, żeby zwiedzać polskie sklepy. Jadę jutro odwiedzić moje przyjaciółki, bo jedna z nich ma urodziny, także je bardzo pozdrawiam, jeżeli słuchają i nie mogą się doczekać. No, ale... To co, ta dygresja taka bardziej dzisiaj kulinarna? Tak. Ach, kochani, najważniejsza sprawa, bo gadamy tu o pączkach, a nie powiedziałyśmy o tym, że z racji tego, że w tym tygodniu na weekend ja wyjeżdżam, w kolejnym Karolina wyjeżdża na kilka dni, to znowu nagrywamy historię dwie osobno, to znaczy jeden odcinek to będzie jedna historia. Mamy nadzieję, że będziecie tym usatysfakcjonowani, bo jak zwykle nie chcemy robić żadnej przerwy, chcemy wypuszczać coś co tydzień dla Was. I też zresztą, jak mówicie, cieszycie się z tego? Także nie mamy wyjścia, bo po prostu tydzień jest za krótki, żeby pomieścić nasze tutaj busy życia. O tak, taka jestem zajęta. Bo wiecie, ja mam ostatnio taką refleksję, którą być może należy czasami przypominać, że my tutaj jesteśmy oczywiście z pasji, ale również dość mocno charytatywnie. To ktoś to tak nazwał ostatnio, tak. Mi się tak śmiać chciało, jak ktoś napisał, że jesteśmy tu charytatywnie, ja mówię... No, taka prawda, bo... Może nie charytatywnie, ale tak amatorsko. No jakby nic poza radością, materialnie nic nie mamy z tego podcastu. Musimy bardzo dużo czasu temu poświęcić i jeszcze próbować utrzymać się przy życiu poza tym. Także jakbyście jeszcze nas mało doceniali, to teraz jest czas na pochwały. Tak. No dlatego czasami musimy iść na takie ustępstwa, czy też wy musicie iść z nami na takie ustępstwa, ale wydaje mi się, że ja już jakieś 30 do 40 razy mówiłam, jak bardzo kocham montować i słuchać swojego głosu, jak robię przez połowę tego nagrania. Także cieszcie się, bądźcie wdzięczni za postprodukcję. Tak, a jeszcze właśnie przy ostatnim odcinku, jeżeli ktoś zauważył, że musiał ściszać, bo było bardzo głośno, to dlatego, że rozkminiłyśmy taki jeszcze jeden program i teraz Karolina będzie musiała go opanować, a że jest... Nowa rzecz. A Karolina z komputerami się bardzo lubi. Jakiś czas temu, jak mój chłopak zobaczył, jak pisałam, tak musiałam coś szybko napisać, to prychnął i mówił, no, że zabawnie wyglądałabym pracując w biurze. Bo ja ogólnie tak, powinnam mieć maszynę do pisania zamiast komputera. Niestety urodziłam się chyba za późno. I do komputerów muszę się przyzwyczaić, ale wydaje mi się, że one wyczuwają mój strach. O mój Boże. No, jakby ja mam inny problem, ponieważ ja nie mam żadnego problemu z komputerami, ale niestety ograniczenia dostępnej dla mnie technologii są takie, że wszystko zajmuje 10 razy więcej. Więc, ale nie będziemy o tym mówić, bo to jest zbyt przykre. Zbyt przykre. No w każdym razie to był taki kącik klepania się po plecach. Good job, everybody. Tak. Także no myślę, że co, możemy już przejść do sedna. Jakim jest dzisiejsza historia Karoliny? Słuchajcie, no, bo ja chciałam znaleźć coś innego. Zawsze jak chcę znaleźć coś innego, to wpadam w jakąś bardzo dziwną otchłań. Ja mogę tylko to potwierdzić. To jest klasyczny przykład, jak chcesz coś oryginalnego opowiedzieć. No i udało mi się, ponieważ Japonia to kraj dziwaków. To znaczy, ja nie wiem, nigdy nie byłam. Ale po prostu tylko te dziwne historie do nas docierają, wiesz? Tak. Znaczy ogólnie ja mam taką refleksję na temat Japonii, że bardzo bym chciała tam pojechać, bo wydaje mi się to taka totalna nieznana. Jeden wielki znak zapytania. No tak, znaczy, bo taka typka, co ją Karolina również i ja również... Czasem oglądamy ją na YouTubie, a ona nagrywała te swoje vlogi z podróży do Japonii. No swoją drogą, okrutnie mnie nudzą jej vlogi. Ostatnio mówimy o Lizzie Hatfield, jeżeli ktoś nie wie. To jest taka Brytyjka, która wrzuca fotki jeansów na Instagram. Nie? No, także... ale to nie jest nieistotne. Ona nagrała jakby parę vlogów ze swojej samotnej podróży do Tokio i okolic. I ona w taki malowniczy sposób to nagrywa i takie to jest bardziej artystyczne niż takie komercyjne, youtubowo, znaczy przynajmniej pewnie ona tak myśli, tak, no tak. I raczej nie tak jest. Jest troszeczkę inaczej.
zdjęcia piękne wyszły z tego i widać, że tam jest zupełnie inaczej niż w Europie i w Ameryce, prawda? Więc jakby to jest oczywiste. No więc bez jakiegoś tam zbędnego rozwodzenia się, po prostu fakt jest taki, że bardzo chętnie bym poleciała do Japonii i odwiedziła ten kraj, bo wydaje się ładny i dziwny. I z historii, które docierają stamtąd do nas, też wychodzi na to, że ich kultura jest dość mocno odmienna od naszej, ale pewnie dlatego, że po prostu jakby nie jesteśmy w stanie do końca tego zrozumieć. No i w tej historii, którą znalazłam, zainteresował mnie wątek dotyczący samobójstw. Przypuszczam, że wśród naszych słuchaczy jest bardzo dużo osób, które wiedzą więcej na ten temat niż ja. W każdym razie chociażby ja, powiedzmy, liznęłam tego tematu problematyki samobójstw w Japonii przy okazji tej książki Norwegian Wood Murakamiego, bo kiedyś tam, jak jeszcze byłam panią nauczycielką na uniwersytecie, to właśnie jak omawialiśmy tą książkę, to około właśnie tej książki powstało dużo jakichś tam artykułów właśnie wyjaśniających, jak wysoka jest skala samobójstw w Japonii i jaki to jest wielki problem w społeczeństwie i ogólnie problemy psychiczne, depresja, to takie poczucie, wiesz, tego, że oni tam żyją po prostu w wiecznym napięciu, że gonią za czymś albo że nie spełniają czyichś wymagań i że wszyscy muszą być najlepsi, a jeżeli nie są, to od razu wpadają w ciężkie jakieś stany psychiczne. No i takie tło do tej historii wydało mi się całkiem interesujące, ale niestety osoba, o której będę mówić, jest dość mocno obrzydliwa, więc no cóż, już podjęłam taką decyzję, więc zróbmy to. Ale jest, no taka jest mocno niepokojąca, bo nazywa się ten człowiek Hiroshi Maui. Nie wiem, czy to wypowiadam dobrze, no ale najwyżej mnie poprawicie. I sprawa wydarzyła się, właściwie koniec tej sprawy nastąpił w 2005 roku, czyli całkiem niedawno. I może na początku powiem, kim był Hiroshi. On jak rozpoczął swoją edukację, to studiował na Instytucie Technologii Kanazawy. I jego epizod tam na tej uczelni nie był zbyt długi, ponieważ jakiegoś swego kolegę zaatakował i próbował go udusić. Więc porzucił szkołę w roku 1988, chyba właśnie w związku z tym, że no dowiedzieli się, że kogoś zaatakował, no i nie wiem, czy tam wnieśli to na policję, czy nie, w każdym razie kazali mu odejść. Potem, jako że już nie studiował, no to podjął jakąś tam pracę i w tej pracy również nie mógł się opamiętać i w roku 95 zaatakował swojego kolegę z pracy, a właściwie to zaciągnął tego kolegę do toalety i chciał go również udusić. Tamten, bo to chyba było jak pracował w jakimś sklepie, więc ogólnie w tym sklepie postanowiono właśnie nie zgłaszać tej sytuacji na policję, a chcieli to rozwiązać polubownie, po prostu powiedzieli mu, że no nie ma dla niego miejsca tutaj, więc niech spada. Musisz odejść. Dokładnie. Kolejny problem jego, 2001 rok, został aresztowany za kolejne próby uduszenia. Tym razem były to dwie kobiety, które chyba randomowo zaatakował na ulicy po prostu. Więc jakby już coraz bardziej nie mógł się opanować, no i przynajmniej tyle dobrze, że został złapany i wsadzony do aresztu. Został skazany na rok więzienia i 3 lata w zawiasach. Niestety wypuścili go za dobre zachowanie i niedługo po tym, jak wyszedł z więzienia, to został znowu aresztowany, ponieważ próbował udusić chłopca, który uczęszczał do gimnazjum. Karolina robi wielkie oczy. Nie mam taką minę, bo jakby ma to zero ładu i składu jakiegoś. Tak, no bo na razie nie zrobiłam zbyt dużego wstępu, ponieważ nigdzie nie znalazłam jego bio w języku angielskim, ani polskim, ani japońskiego nie rozumiem, więc nie dało się. Ale jakby no, chodzi o to, że on był chciał być nieokrzesany. To jest zbyt lekkie. Powiedziałabym, że popisywał się ogromną wytrwałością w dążeniu do celu. Tak, i bardzo dziwne, że nikt go nie zastopował wcześniej, bo oczywiście jakby historia skończyła się jeszcze bardziej tragicznie niż te próby uduszeń. No i za tą próbę uduszenia chłopca dostał znowu rok i 10 miesięcy więzienia. No i znowu, odsiedział swoje, wyszedł z więzienia i czy przestał? Nie.
Dochodzimy już do roku 2005. On ma wtedy 36 lat. Podobno pracował wtedy w jakiejś agencji pracy tymczasowej. Jedynym takim alternatywnym źródłem informacji do artykułów, które można znaleźć po prostu pod jego hasłem w internecie, był taki filmik na YouTubie, bardzo dziwny. Chyba kanał się nazywa Murder by Design. Nie wiem, ale bardzo mnie tak zastanawiałam się właściwie o co chodzi, bo zrobili tak jakby film, 10-minutowy film o tej całej sprawie i koleś, który robił narrację tego, bo były złożone jakieś takie różne ujęcia albo jakieś ze stoków, albo faktycznie z telewizji dotyczące tej sprawy, on jakby robił taką narrację, jakby był jakimś bohaterem, nie wiem, żeby był jakby członkiem tego, bo komentował to w taki sposób, jakby coś grał. I nie wiem za bardzo, o co tam chodziło. W każdym razie to było bardzo ciekawe i miał dużo informacji, których nie było w żadnych artykułach, więc być może to był jakiś Japończyk, który rozumiał, co tam się wtedy wydarzyło, albo nie wiem, jakoś to na bieżąco śledził. On w tym filmiku mówił, że ten Hiroshi podobno przez całe życie ogólnie był takim zwyrolem, jeżeli chodzi o dewiacje seksualne. Że podniecało go wszystko, co odbiegające od normy. Wszystko, co byście sobie wymyślili, poza rzeczami, które my uznajemy za normalne. I na przykład jednym z jego zainteresowań było oglądanie niepełnosprawnych w internecie, a w szczególności sport niepełnosprawnych zapasów. I on był fanatykiem tego i nagminnie oglądał tych niepełnosprawnych bijących się ze sobą na ringu i miał jakichś swoich ulubionych zawodników. Zdaje mi się, że to wszystko byli mężczyźni i podobno do swoich ulubionych zawodników wysyłał listy, jakieś takie bardzo dziwne, a jeżeli mu nie odpisywali albo jakoś tak nie odwzajemniali jego wyznań, to wysyłał znowu im listy, że ich zabije czy coś takiego. No tak, bo jeszcze byciem fanem sportu to nie jest nic dziwnego. Wydaje mi się, że takich ludzi jest dużo, ale pogróżki, bo twój idol ci nie odpisał, to już jest inna sprawa. I podobno, bo to są lata 2000, więc wtedy popularne były kafejki internetowe. I podobno on spędzał 20 godzin dziennie w swojej ulubionej kafejce internetowej. 20 godzin? No tak, być może w olbrzymili, ale ogólnie chodzi o to, że całymi dniami tam siedział i oglądał wszystkie najbardziej obleśne, najbardziej hardkorowe strony porno z dziećmi, z jakąś defakacją, wiesz, wszystko. Wszystko, co by tylko się mieściło w worku po prostu seksualnych dewiantów. A jeszcze co do oglądania tych zapasów, to chwalił się tym, że jak właśnie oglądał telewizji, to potrafił osiągnąć kilka orgazmów. Także już mi się wydaje, że jego charakterystyka została bardziej tutaj nakreślona. No i cóż, z tego etapu swojej fascynacji i pożądania odkrył inną niszę internetową w tej swojej kafejce internetowej. Fora internetowe zrobione dla samobójców. Boże. Więc w Japonii, znaczy szczerze powiedziawszy pewnie i na całym świecie, tylko nie wiemy, były strony internetowe, właśnie jakieś takie fora czy chatroomy, w których były osoby w depresji, które chciały porozmawiać na temat samobójstwa, a najlepiej umówić się na wspólne samobójstwo. Pierwszą osobą, o której powiem, jest... No tutaj ciężko mi było zapisać imię. Brzmiało mniej więcej jak Hurukui Doido, ale nie wiem, przepraszam. W każdym razie to był 21-letni student, mężczyzna i trafił na to forum dla samobójców z depresją, ponieważ miał złe oceny na studiach i właśnie tak jak mówiłam, bał się, że przyniesie wstyd swojej rodzinie, no i szukał jakiegoś tam wsparcia od strony internautów. I ten Hiroshi zaczął z nim rozmawiać na tym czacie. Połączyło ich zamiłowanie do tych zapasów niepełnosprawnych podobno, a także do muzyki Beatlesów. Podobno wybrali sobie jedną piosenkę Beatlesów, już teraz nie zapisałam jej tytułu, ale jakoś tam zinterpretowali tekst tej piosenki jako właśnie nawoływanie do samobójstwa. No ale wiadomo, że Beatlesów posądzali o
satanizm i... O wszystko. O wszystko. Palenie Biblii i nie wiadomo co jeszcze. Jak się od tyłu puści, to na pewno są jakieś ciekawe wiadomości tam zakodowane przez szatana. Możemy sprawdzić następnym razem. Więc wybrali sobie tą jedną piosenkę i właśnie rozmawiali o tym. No i ten Hiroshi prawdopodobnie namówił tego chłopaka 21-letniego, żeby się spotkali i wspólnie popełnili samobójstwo, no bo jakaś tam więź się przez internet między nimi nawiązała. Ale to straszne, bo to takie wzajemne namawianie się do zrobienia tak czegoś strasznego. Tak, ale jakby ci ludzie też, znaczy ludzie, którzy tam byli dobrowolnie na tej stronie, oni tego szukali, no nie? I to jest w sumie najgorsze w tym wszystkim. A jeszcze gorsze jest wykorzystywanie takich słabych, delikatnych osób, tylko po to, żeby się z nimi umówić i je zabić. Spoiler. Myślę, że wiedzieliśmy, do czego to zmierza. No, ale po prostu ohydne, rzeczywiście. Tak, więc oni umówili się, żeby zamknąć się w samochodzie i zatruć tlenkiem węgla. I że to podobno było takie właśnie najprostsze rozwiązanie. Albo żeby zrobić to w samochodzie, albo żeby jakimś piecykiem się zatruć. No bo w sumie nic nie trzeba do tego kombinować, nie trzeba żadnych tabletek ani nie musisz innego. Pociągnąć z pustu. No. Tak, nie musisz nic brudnego zrobić, tylko po prostu tracisz przytomność. No i podobno w drodze już, jak oni jechali samochodem, bo zmierzali w stronę lasu. No i w ogóle wszystkie te wydarzenia działy się w Japonii w prefekturze Osaka. Jeżeli komuś to cokolwiek mówi. Nie, przepraszam, ale w ogóle tak niekomfortowo się poczułam przy tym temacie forum dla tych biednych ludzi z depresją, którzy mają problemy. I oni byli w samochodzie i już zmierzali w stronę lasu, bo tam... I podobno już w drodze ten chłopak zaczął mieć wątpliwości. I chyba chciał zrezygnować z całego tego planu. No ale oczywiście Hiroshi miał na to inny plan. Więc zatrzymał samochód i najpierw uderzył go kamieniem w tył głowy, a potem jego nieprzytomne ciało zabrał bardziej w głąb lasu i tam zaczął przygotowywać całą tą scenę. Więc miał ze sobą sznur i ten sznur zawiesił właśnie na drzewie, żeby przygotować taką szubienicę, więc wsadził to jego ciało, wiesz, w ten taki jakby haczyk. W pętle. W pętle. I on wtedy nie był martwy, tylko się ocknął. Więc on podobno też ustawił kamerę, bawił się tym sznurkiem, podduszając go. Nagrywał to. No i już nie muszę chyba dodawać, że też przy okazji się masturbował. O Jezu. No i ogólnie zabił go poprzez uduszenie. Biedny chłopak. Zaufał komuś, no. Jego ciało zostało znalezione przez policję właśnie wiszące z drzewa na tej szubienicy. Więc od razu założyli, że to samobójstwo. No i potwierdziło to sprawdzenie jego komputera i jego prywatnych rzeczy, ogólnie jego historii, bo dowiedzieli się, że miał depresję, był członkiem takiego forum internetowego. Zresztą znaleźli przy nim pożegnalny list, portfel, wszystkie jakieś jego ulubione rzeczy. Czyli można by powiedzieć, że plan Hiroshiego, tak dobrze mówię, chyba miało tak na imię, był do pewnego stopnia idealny. Tak, no do pewnego stopnia tak. Ale kolejna jego ofiara, już mogę powiedzieć, że doprowadziła do jego aresztowania, więc mam nadzieję, że to nie będzie już aż takie straszne. W każdym razie była to dziewczyna, nazywała się Mihiko Nagamoto, miała 25 lat i ona była członkinią również tego forum dla samobójców, ponieważ miała depresję, prawdopodobnie z powodu zawodu miłosnego, i poznała Hiroshi na tej stronie, zgadali się i mieli rozmawiać przez kamerkę, ale on jakoś tam się wykręcił, że jego kamerka nie działa. I wysłał jej zdjęcie jakiegoś takiego, wiesz, pięknego modela. No i ona sobie wyobraziła, że z takim pięknym, młodym chłopakiem rozmawia, no i wkręciła się. Podobno wymienili bardzo dużo tych wiadomości,
aż w końcu umówili się na spotkanie i też zawarli samobójczy pakt. I to było 19 lutego 2005 roku i on miał ją odebrać samochodem spod jej domu. Przy pierwszym spotkaniu ona zdziwiła się, że on jest dość stary i nie pasuje do zdjęcia. Ale on jej powiedział w ogóle, że on jest ojcem tego chłopaka, z którym ona się umówiła, no i że ten chłopak poprosił, żeby on po nią przyjechał i... I ona to łyknęła? No tak. Ale te informacje takie wybitnie szczegółowe mam właśnie z tego filmiku na YouTubie, więc... No, ale załóżmy, że tak jest. No i nie muszę chyba tłumaczyć, że okłamał ją. I zamiast pojechać w umówione miejsce, no to zabrał ją do lasu. Następnie pobił. Tutaj już był bardziej agresywny. Chociaż właściwie nie wiem, co jest bardziej, co jest mniej. W każdym razie ją pobił. Udusił ją gołymi rękami. Potem masturbował się na jej martwym ciele i zostawił ślady tego. Aha. Więc on się nawet nie przejmował zostawianiem śladów. No i potem uciekł. I zostawił jej martwe ciało w lesie. No i tutaj tak się ta sprawa rozwiązała. Jej rodzice oczywiście zgłosili jej zaginięcie, bo ona mieszkała z rodzicami, więc jakby od razu zauważyli, że nie ma jej w domu. No i policja pierwsze, co zrobiła, no to sprawdziła jej komputer. Więc bardzo łatwo było odczytać jej ostatnie wiadomości, które właśnie wymieniła z nim. Dowiedzieli się przez to, co robiła. Więc jej ciało zostało znalezione właściwie 4 dni później, właśnie w tym lesie. I jej ciało było zakopane gdzieś przy rzece, właśnie tam w tych terenach leśnych, przy osadce. Policja trafiła na niego właśnie przez wiadomości mailowe, jakie wymieniali, oraz przez dane z wypożyczalni samochodów, bo jakoś chyba namierzyli to, że on ją odebrał tym samochodem i gdzieś tam pojechał i ten samochód pochodził z wypożyczalni. Więc też to potwierdziło jego tożsamość. Oni go nakryli oczywiście w kafejce internetowej. Tam go aresztowali. I on przy tym aresztowaniu był po prostu zdruzgotany, płakał, od razu przyznał się do winy. Ciekawe, pewnie płakał dlatego, że nie mógł dalej kontynuować swojego planu. Nie wiem, wiesz co, znaczy ogólnie to tak. Tutaj chyba chodziło o to w jego historii, chociaż to jest w ogóle głupie tłumaczenie, ale chodziło o to, że on no, miał problem psychiczny dotyczący jego seksualnego popędu, bo on... I przebadany przez lekarzy i sam twierdził, że jest w stanie osiągnąć podniecenie seksualne głównie przez podduszanie kogoś. No jakby to jest taki chyba opisany i znany przypadek w jakiejś tam medycynie czy psychiatrii. Znaczy oczywiście to nie tłumaczy zabijania ludzi, maltretowania ich, wywożenia ich do lasu, wiesz, ścigania na jakichś stronach internetowych, wykorzystywania osoby słabszej i potrzebujące pomocy. No ale... Znaczy wiesz, wydaje mi się, że są ludzie, którzy lubią takie rzeczy, ale nie kończy się to niczyją śmiercią, no jasne. Nie? No właśnie. No więc to wiadomo, jest połączenie pewnych tam elementów i jego skłonności... i tej psychiki, no i tego, że po prostu chciał zabijać, prawda? Więc już będąc aresztowany, powiedział policji wszystko. Za dużo nie musieli go pytać. Policja aresztowała go po zamordowaniu tej dziewczyny Nagamoto i dopiero wtedy dowiedzieli się o pozostałych ofiarach, czyli o tym pierwszym chłopaku, którym powiedziałam, sam im powiedział. I na koniec jeszcze wspomniał, że właściwie największe podniecenie, czy tam największą przyjemność przyniosło mu zabicie 14-letniego chłopca. Tak, bo o tym jeszcze nie mówiłam. Którego też znalazł w internecie. Bo jakby te wszystkie 3 ofiary znalazł sobie właśnie na tym forum dla samobójców. I to wszystko... 14-letniego chłopca? Boże, to straszne, no. Chociaż takich spraw jest teraz coraz więcej, no. To wszystko wydarzyło się właśnie w 2005 roku na przestrzeni kilku miesięcy. Więc no, dobrze, że go złapali. Oczywiście mogli go złapać szybciej. Ale dobrze, że go złapali, bo wyglądałoby na to, żeby szybko nie przestał. Wygląda na to, jeżeli rzeczywiście on spędzał tak dużo czasu w kafejkach internetowych, to można by stwierdzić... Chyba, nie wiem, że całe swoje życie sprowadził do tego, żeby szukać sobie potencjalnych ofiar, tak? I, No i podniety, no nie? No głównie. Tak. I podobno pokazał też policji te swoje filmy, bo chyba większość nagrywał tych swoich
czynów strasznych. No i jeżeli chodzi o jego tą diagnozę, to nazwali to parafilnym zaburzeniem psychoseksualnym, co przełożyło się na jakby jego taki przymus uzyskania tego szczytu przez uduszenie kogoś. No tak to chyba możemy wytłumaczyć, chociaż ja nie wiem, nic z tego nie rozumiem. Bo on mówił dokładnie policji, że on jest w stanie tylko wtedy właśnie poczuć się podniecony, kiedy kogoś dusi i kiedy widzi kogoś cierpiącego. No to straszny przypadek. No, to tak. Trzeba zamknąć i nie wiem, co zrobić. Raczej nie wyleczysz kogoś. I nie wypuszczać. No i policja z jego zeznań dopasowała tożsamości dwóch osób, tych dwóch chłopaków, do raportów osób zaginionych. Więc tak mogli ustalić jakby tożsamość tych osób. Czyli chociaż tyle, że rodziny dowiedziały się, co stało się z ich rodziną. Tak, bo ciała właśnie były tam porzucone albo zakopane w okolicy tego lasu, więc prawdopodobnie byli w stanie do tego wrócić. A no tak, bo rodzice tego chłopaka, którego on podduszał i jeszcze to kręcił, to myśleli, że on się sam zabił. No, chyba tak. No tak, nadszedł proces, nie potraktowano go zupełnie ulgowo przez tą jego niby przypadłość, bo wszyscy stwierdzili, że on jest świadomy swoich czynów i że to nie jest tak, że jest niepoczytalny, tylko bardzo dobrze wiedział, co robi. No ale to wiadomo. Oczywiście strona prokuratury żądała dla niego kary śmierci. Sędzia również zwrócił uwagę na to, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rehabilitacja w jego wypadku się udała, biorąc pod uwagę jakby częstotliwość tych zbrodni i ataków wcześniej, bo on właściwie miał te ataki i próby uduszeń jakichś randomowych ludzi właściwie co chwilę. Tam wymieniali po kolei, że tego 14-letniego chłopca namówił właśnie na ten pakt samobójczy, wykorzystał taką straszną sytuację, żeby po prostu zabić kogoś i że w taki sam sposób wykorzystał te pozostałe dwie osoby. Mówili, że jest brutalny, bezduszny, a jego skłonności seksualne są bardzo głęboko zakorzenione w nim i będą bardzo trudne do w ogóle naprawy. I tak jak mówiłam, jakiś tam ekspert do spraw zdrowia psychicznego też zeznawał podczas tego procesu i mówił, że był zupełnie poczytalny podczas tych zbrodni, a on przyznał się do winy za te trzy morderstwa, więc nie miał w ogóle opcji na jakąkolwiek apelację. No i nazwali te jego zbrodnie morderstwami z pożądania. I to nie jest to taka przypadkowa zlepka słów, ale chyba jest coś takiego, nie wiem czy w polskim, ale w tamtejszym kodeksie karnym, chociaż tutaj w te rejony lepiej, żebyśmy nie wchodziły. Ale no nie znamy się na japońskim prawie. Ale że nie, no nawet po angielsku było napisane lust murder, że jest jakby taka kategoria. Że to nie jest coś takiego jak morderstwo w afekcie chyba, ale że konkretnie jakieś takie wynikające z pożądania. Nie wiem, czy coś takiego w polskim prawie jest, możecie nam powiedzieć. Kara śmierci została na nim wykonana w roku 2009 przez powieszenie. Ha. No, to taka ironia, powiedziałabym. Tak, na tamten czas należał do trójki osób poddanych karze śmierci w Japonii. Z tego, co sprawdzałam, to już jest tych osób znacznie więcej, bo chyba do 2018 było już prawie 90 tych kar śmierci. Także wtedy dopiero chyba zaczynali w tym temacie. Więc on, dlatego jego sprawa była taka bardzo popularna, no bo to był jakiś taki pierwszy, jeden z pierwszych przypadków, bo około jego sprawy też pojawił się taki inny morderca, który też został poddany karze śmierci, no ale nie było to tak powszechne wtedy. No i cóż, temat tych stron internetowych dla osób szukających jakby partnerów do popełnienia samobójstwa, to ten temat trafił właśnie na pierwsze strony wielu gazet w tamtym czasie. No i chyba teraz też czasem się pojawia, no bo to jest dość mocno niepokojące, zwłaszcza właśnie ten temat samobójstw w Japonii. No bo jednak jakby pomyśleć o tym, że to są po prostu samotni ludzie w depresji, którzy szukają jakiegoś współczucia albo zrozumienia w internecie, to jest to bardzo przykre.
I w jakimś artykule, prawdopodobnie z około 2010 roku, pisali, że co najmniej 65 osób zginęło w takich paktach zawartych przez internet. I że właśnie głównie popełniali te samobójstwa, trując się w samochodzie, albo wykorzystując jakieś stare piecyki gazowe. Też warto powiedzieć, że Japonia ma najwyższy wskaźnik samobójstw chyba na całym świecie. Mhm. Ostatnio u nas też był taki głośny artykuł, nie? To miłość w czasach zarazy. Kochani, z racji tego, że podcast tutaj zszedł na bardzo poważny temat, którego w zupełności nie bagatelizujemy, wręcz za bardzo przejęłyśmy się tym, jaka historia z tego wyszła. Tak, więc w opisie nagrania podamy kontakt do telefonu zaufania. Jeżeli ktokolwiek poczuł się za bardzo poruszony przez tę sprawę, lub na co dzień boryka się z depresją czy myślami samobójczymi, pamiętacie, że zawsze można poszukać pomocy. Dokładnie. I dlatego też takie dane zawrzemy. To tak jak mówiłyśmy, na dzisiaj zakończymy ten odcinek. Może coś pozytywnego na koniec powiemy? Musimy się bardzo zastanowić. Nie wiem, no rzeczywiście zostałyśmy chyba wprowadzone w taki smutny stan. Ale trzeba go przekuć. Trzeba go przekuć tym, że pomyślcie sobie coś pozytywnego. Pamiętajcie, że w każdym dniu można znaleźć jakąś pozytywną myśl. Jaka była twoja pozytywna myśl dzisiaj? Moja pozytywna myśl dzisiaj była taka, że... Musisz coś wymyśleć. wiem. Nie, ogólnie dzisiejszy dzień był nawet dobry, poza moim przypadkiem kawałka dziwnego kabanosa w bułce. Szykowanie się na jutrzejszy wyjazd było bardzo miłe, także to może być pozytywna część mojego dnia. A ty co pozytywnego znalazłaś dzisiaj? No ja zjadłam 3 pączki, także to było bardzo pozytywne doświadczenie na dzisiaj. Poza tym my nagrywamy w czwartek, więc został tylko jeden dzień tego okropnego tygodnia. I to jest również pozytywna myśl. Może w końcu uda mi się w weekend wyspać. O! I tego wam również życzymy. Dobrego snu. Nie wiem. Odpoczywajcie, kochani. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.